Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj omówimy sobie giełdę BitGet, pokażemy jak tutaj się poruszać oraz jakie korzyści są dla nowych, ale również dla stałych już użytkowników giełdy BitGet. Zapraszam. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Zacznijmy sobie od tego, że BitGet nie jest jakąś tam pierwszą, lepszą giełdą, jest numer 9 w całym rynku kryptowalut. Tak jak Wam często mówię, że warto posiadać jak najwięcej giełd, bo to się ogólnie przydaje, tak BitGet jest tą giełdą, która jest tutaj gdzieś tam w topce, zdecydowanej topce, top 10, tak pod względem wolumenu, pod względem ilości wprowadzanych na nią coinów, tak. No generalnie jest to giełda z bardzo, bardzo dużym gdzieś tam potencjałem i jeszcze z bardzo dużą możliwością rozwoju. Tak jak widzicie na CoinGecko jest tutaj, oczywiście każda strona podaje inny ranking, tak CoinGecko tutaj pokazuje, że BitGet jest na 9 miejscu z bardzo wysokim trust score, z dużymi regulacjami, także jest to również bardzo, bardzo ważne, żeby nie trzymać na tych giełdach jakichś tam, wiecie, podejrzanych, tak, tylko na tych raczej sprawdzonych i pewnych. I BitGet oczywiście do nich należy. Ja generalnie uważam, że czym więcej giełd, no to tym po prostu lepiej, bo często jest tak, że jeden jedyny coin, którego chcesz sobie akurat dzisiaj kupić, znajduje się na giełdzie tej lub tamtej, więc docelowo i tak będziesz tych giełd posiadał sporo. I to się po prostu przydaje. Dodatkowo oczywiście każda giełda też daje bonusy na start i te bonusy w przypadku giełdy BitGet sobie również dzisiaj omówimy. Omówmy sobie po kolei kilka najważniejszych funkcji giełdy BitGet. Tak jak widzicie na stronie głównej mamy, no dosyć jest to rozbudowane, nie oszukujmy się, jest tego naprawdę sporo. BitGet ma bardzo dużo przeróżnych produktów. Przede wszystkim to, że no okej, dostajemy informacje, jak wchodzą najnowsze krypto, często jest tak, że to jest też wyznacznik dla nas, tak? Jeżeli przykładowo kupujemy jakiegoś gema bardzo wcześnie, albo chcemy go jeszcze kupić, ale nie wiemy, czy jaki on ma potencjał, a często jest tak, że sprawdzamy potencjał danej kryptowaluty, że ona wchodzi kolejno na kolejne giełdy i BitGet jest jedną z tych giełd i być może twój token, mówię oczywiście przykładowo, akurat wszedł na giełdę BitGet i o, to jest dla Ciebie wyznacznik, że dobra, jest na BitGecie, warto go kupić i może za jakiś czas będzie też dominował, zdobywał kolejne rynki, będzie na kolejnych giełdach scentralizowanych, CEX-ach, tak? Także na pewno posiadanie giełdy BitGet w tym przypadku ułatwia sprawę i się przydaje. No to też oczywiście tyczy się innych giełd, ale im więcej w tym przypadku, tym lepiej. I to jest też przydatne, żeby weryfikować też swoje coiny, no bo jeżeli ich nie ma na żadnych CEX-ach, no to nie do końca jest to dobry prognostyk, nie? A na BitGet projekty o niskiej kapitalizacji są listowane w miarę wcześniej, więc to się bardzo mocno przydaje. Oprócz tego mamy tutaj copy trading, jeżeli ktoś chce, kogoś to interesuje. Z całego świata są przeróżni traderzy z różnym win ratio i tutaj się podpinamy i możemy kopiować różnych traderów. Oczywiście ich jest bardzo dużo, więc tutaj sami musicie zweryfikować, czy jest w ogóle dla Was, czy ma to w ogóle dla Was sens, ale generalnie jest taka opcja. Można sobie skorzystać, jeżeli kogoś to interesuje. Dodatkowo są boty handlowe, przeróżne te boty, także też jest tutaj dużo rzeczy do wyboru i APR, czyli tak zwany staking kryptowalut, ja to tak nazywam, bo wtedy jest łatwiej po prostu zapamiętywać. Coś w stylu lokaty, coś w stylu zamrażania swoich coinów. Najczęściej jest tak, że zamrażasz je i w każdej chwili możesz je wycofać i zarabiasz określony APR, czyli określony procent z danego coina. Jeżeli mrozisz bitcoina, no to dostajesz tutaj na przykład 1% rocznie w bitcoinie. Ok, wiem, nie powala. Tutaj nawet nie jest rocznie, tylko to jest akurat chyba na 7 dni w tym przypadku. Ethereum, no Ethereum to jest elastyczne, tak? Czyli elastyczne to jest to, co powiedziałem, że możesz wyciągnąć w każdej chwili. Bitcoin tutaj jest na 7 dni. USDT, czyli stablecoin, jeżeli kogoś interesuje, ja często z tego korzystam, bo jeżeli i tak trzymam stablecoiny, przykładowo, no to lubię, jak coś tam jeszcze dodatkowo na nich wpada. No i tutaj akurat w przypadku giełdy BitGet mamy 7,8%, więc jest to całkiem fajne. Oczywiście to się będzie zmieniało, w zależności kiedy będziesz oglądał ten film, może to być inaczej,
Ja nie namawiam do tego, żeby mrozić coiny na siłę, tak i tak dalej, bo w rynku są często większe możliwości niż o tyle procent, ale jeżeli i tak już coś trzymam, no to czasami warto je dodatkowo trzymać w takich miejscach, że jeszcze sobie gdzieś tam na tym przy okazji jakieś tam drobne śrubki zarobię. Polygon, wcześniej Matic, również jest tutaj, ma swój APR i generalnie więcej coinów też posiada takie możliwości. Tutaj, jak sobie przejdziemy do zakładki, właśnie Earnings. Czyli nawet tutaj jest tytuł zarabiaj na odsetkach z kryptowalut, no to jest tego dużo, dużo więcej. Solana, Ethereum, Ton, tutaj mamy całą listę, słuchajcie, tego i naprawdę jest w czym wybierać. Szczerze mówiąc, to jest jeden z moich ulubionych produktów na wielu giełdach. Ja bardzo często z tego korzystam. Oczywiście jest ryzyko takie, tak jak w sumie wszędzie, że jeżeli nie wiem, coś by się wydarzyło z giełdą, no to również się wydarzy z Twoimi środkami. O tym musicie po prostu pamiętać. Jednakże to historia pokazuje, szczerze, historia moich znajomych pokazuje, że częściej oni tracili środki z portfeli niż z giełd. Taka jest po prostu prawda. Ja wiem, że FTX upadł, ale no jak ktoś przewidział upadek FTX-a, no to naprawdę trzeba było być kozakiem. Ale częściej wśród moich znajomych występowały po prostu haki na bezpośrednio portfele. Nie? Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce trzymać środków na giełdzie, to nie będzie totalnie dla niego produkt i sobie należy to po prostu pominąć. Dodatkowo jest aplikacja giełdy Bitget, no to jest coś, co jest raczej oczywiste. Każda giełda posiada aplikację. Giełda jest też w 100% po polsku, to też jest spoko smaczek, aczkolwiek ja osobiście tego nie potrzebuję, ale jest to, no, nie oszukujmy się, bardzo przydatne. Okej, tak wygląda interfejs. Jest po polsku, ja tutaj jakieś tam środki sobie trzymam. Generalnie giełda, trzeba zrobić sobie KYC, bo w tym momencie już praktycznie wszystkie giełdy są scentralizowane i tego wymagają. Tu w ogóle jakiś fajny cytat z tego, co widzę. I okej, co tutaj jest tutaj dla nas ciekawego? Mamy coś takiego jak Centrum Nagród. I tutaj mamy przeróżne nagrody, również nawet za codzienne logowanie się, jakieś kupony, jakieś bonusy, także warto sobie z tego korzystać. Jest możliwość utworzenia sobie subkonta, czyli na tych subkontach przykładowo, nie wiem, no, na jednym chcę trzymać daną kryptowalutę, na drugim chcę trzymać inną, no to można mieć subkonta, tak? Albo ktoś gra na futuresach, tutaj o futures sobie też omówimy, czyli granie na dźwigni, no i chciałby sobie to rozdzielić, również ma taką opcję. Szczerze mówiąc, z tego to ja rzadko korzystam, ale taka opcja również istnieje. Jak sobie klikniemy na tą zakładkę 50 BGB, przerzuca nas do zakładki Zdrówko na Oktoberfest. Oktoberfest to, no, nie trudno się domyślić, czego to jest festiwal. I generalnie tutaj jest możliwość wygrania swojego ulubionego piwa i dofinansowania na wycieczkę do Monachium. Jest to na pewno ciekawe. Kończy się za 14, prawie 13 dni, także jest jeszcze czas. To jest coś, w czym warto wziąć udział. Takie naprawdę coś niecodzienne. Tutaj mamy opcję dołączenia, tak, oczywiście po rejestracji i różne właśnie nagrody. Jest to coś niewątpliwie bardzo, bardzo ciekawego. Tutaj jeszcze możecie sobie poczytać zasady. Ja osobiście w tym będę brał udział. Czy uda się to uzyskać, no to zobaczymy. To jest oczywiście inna sprawa, no ale na coś takiego bym bardzo chętnie pojechał, więc zobaczymy, czy się uda. Okej, omówimy sobie dwie najważniejsze funkcje giełdy Bitget. W końcu jest to giełda, czyli miejsce do zakupu i sprzedaży kryptowalut. W tym wypadku jest to opcja spot, czyli dla osób nowych, dla tych, co nie wiedzą, spot, czyli kupowanie, ja to zawsze nazywam fizycznej kryptowaluty. Fizycznej, czyli takiej, oczywiście nie fizycznej, że ją trzymasz w ręku, tylko fizycznej, że ją trzymasz u siebie na giełdzie, na swoim portfelu, możesz ją wysłać, możesz ją przesłać, możesz ją zastejkować, jeżeli chcesz, jeżeli posiadasz, nic się z nią nie dzieje, jeśli prosi i tak dalej. Czyli trzymamy token, po prostu wirtualny token i tak to należy sobie rozumieć. Swoją drogą zaskakująco dużo osób tego nie wie tak naprawdę. Niektórzy myślą, że Bitcoina trzyma się w formie monety fizycznie na świecie. To tak nie jest. To jakby Bitcoin i każda inna kryptowaluta jest, no nie jest real world, nie jest w realnym świecie, tylko jest w świecie wirtualnym, w świecie cyfrowym, tak? Jest to cyfrowe aktywo. Także to ja wiem, że dla niektórych może to wydawać się, no, dziwne, ale no tak, to jest po prostu wiedza fundamentalna i o tym trzeba pamiętać. A spotkałem się z przypadkami, że ludzie o tym nie wiedzą i też bywają wtedy ofiarami oszustwa, i o tym też trzeba mówić, trzeba uczyć i trzeba przestrzegać po prostu. Okej, i tutaj generalnie najprostsza opcja, żeby sobie kupić, jeżeli masz środki. No ja w tym momencie nie mam, bo akurat na tej giełdzie trzymam TAO, tak? Więc stably w tym momencie nie mam.
I przykładowo, jeżeli chciałbym coś kupić, to tutaj ok, przerzucam sobie na 100%, w tym przypadku jest to Bitcoin, przeliczę nam od razu ile tego Bitcoina, ile tutaj tego dolara, tak, tyle mam dolarów, tyle Bitcoinów bym za to dostał, klikam kup BTC i już jest tutaj zlecenie złożone. Jeżeli bym chciał kupić natychmiastowo, no to w tym momencie przerzucam sobie na zlecenie z rynku i wtedy robię tak samo, daję tutaj 100% i kupuje mi natychmiast po pierwszej, lepszej cenie, która oczywiście nie będzie idealna. Jeżeli tutaj kupujemy limit, czyli kupujemy zlecenie takie, które sami składamy, możemy nawet wpisać inną cenę niż jest i wtedy nasze zlecenie jest oczekujące i wtedy po prostu możemy mieć tą cenę, jaką faktycznie chcemy, tylko często trzeba będzie poczekać, żeby ta cena doszła do tej, którą my tutaj mamy. Nie? To jest raczej logiczne, ale nowa osoba ma prawo tego oczywiście nie wiedzieć. Jeśli chodzi o granie na dźwigni, tutaj na pierwszy rzut oka widać, że ceny się różnią. O ile na spocie, zobaczcie, jest 60-500, o tyle na kontrakcie jest już trochę inna cena. To jest pierwsza sprawa, że będą się te ceny różniły. Druga sprawa jest, że grając na dźwigni, tutaj mamy ogromne ryzyko utraty kapitału, bo po prostu jeżeli pójdzie rynek nie w tą stronę, co trzeba, no to po prostu może zlikwidować tobie to, co zastawiłeś tutaj, tak, grając na dźwigni. Oczywiście możesz zarobić też dużo więcej, jeżeli jesteś skuteczny, tak? I być może w najbliższym czasie coś tam sobie rozegramy na live, pokażę, jak tutaj dokładać indykatory, jak to rozgrywać. Może to dla wielu osób będzie też również interesujące i również przydatne. Ostatnio też dużo moich znajomych z normalnego świata pyta mnie właśnie o granie na dźwigni, więc taki ogólnie odradzam na początku, ale taki poradnik, jeżeli ktoś bardzo chce, to też myślę, że na pewno by się przydał, więc na pewno taki poradnik się pojawi. Pamiętajcie, że giełda BitGet oferuje również bardzo dużo przeróżnych produktów związanych z kryptowalutami, a nowi użytkownicy, czyli tacy, którzy przykładowo zarejestrują się z mojego linku w opisie tego filmu, otrzymują bonus powitalny na start. Oczywiście giełda jest miejscem, w którym kupujesz lub sprzedajesz swoje kryptowaluty, więc najczęściej bonus jest przyznawany za po prostu pierwszy depozyt. Im większy, tym większy bonus. Oczywiście tam jest jakiś czas i odpowiednie warunki na to, żeby spełnić te kryteria, ale nie są one jakieś specjalnie duże i bardzo fajnie jest z tego korzystać, jeżeli jesteś nową osobą, zawsze można zgarnąć dodatkowe tokeny, więc po prostu dlaczego nie, tak?